Dzień dobry, cześć, czołem, ze strony Mikołaj Mruszczak. No i to dzisiaj opowiem. No dzisiaj, dzisiaj będę mówić jedynie o muzyce, bo ostatnio wspomniałem, że będzie kolejna innej części muzyki. Nie wiem, czy tak zawodowo przypadam, ale jakoś tak lubię słuchać. Jeśli że tak marzeniem znikły, albo to dwa wracając do muzyki, no właśnie to słucham na włącznie na komputerze, a i wręcz na telefonie też tam zaczynam słuchać. I powiem, że jakby muzyka to jest jakby część mojego hitowego okazji tam imprezy czy studniówki, czy na przykład urodzin, to tak za bardzo spędzam ten czas z muzyką. I każda muzyka może się skończyć z happy endem, sukcesem. No, kiedy no, mogę do tego się no, przyłączyć i odwzajemnić się, że mogłem od tego zacząć. No i jakby taki jakby mogą być skomentowane przez twórców tam, czy tam przez jakichś innych ludzi tam, gdzie komentują i że jakby komentują, że jakby po co ta muzyka i z czego ona jest, z jakiego filmu, czy tam z książki, czy z no czy tam z lektury, to tam mogą sobie zobaczyć tam na głównej stronie Wikipedii, czy no i tam stronie. Ale no, są jeszcze kolejne utwory, a razem są inne utwory na powiedzmy z filmów takich jak Disney, czy DreamWorks, czy jakieś tam, to są te tam jakieś tam z innych filmów, Paramount Pictures, czy tam jakiś Universal Pictures. To są filmy takie wykonane przez twórców, tam gdzie wykonane przez twórców, tam gdzie właściwie no znaczyli, że w którym no, film roku powstał, że no będzie tam ileś za Oscarów za piękną muzykę i piosenkę. To ma największy nom, no. No właśnie. No, mianowanie na Oscara. Z wielką muzyką przez Alla Menkena i innych tam kompozytorów jest ponad więcej. Mam takiego jednego kompozytora, ten też komponuje ścieżkę dźwiękową. To się nazywa Hans Zimmer. Bo to się tu nie czyta, nie wiem, czy to pisze chyba. Hans Zimmer to się pisze, a Hans Zimmer to chyba jak się chyba mówi chyba w języku polskim. Nie wiem, czy Hanzo, nie Hanzo, to inaczej się mawiało. Chyba już tak. I tam z tych tam co komponowali tam jest Inception. Taki inny film tam o tym, że jest choroba zakaźna czy wirus. Nie wiem, w sumie ma się jeszcze raz to przeczytać. Ten opis tej fabuły. Tam jest jeszcze, z czego tam jest jeszcze ze Schwarzeneggera, chyba też nie wiem, czy tam jest. Nie. Tam jest jeszcze, no. Z Gladiatora też jest. No i tam jeszcze te nominowani przez tam wielkich tam, gdzie co widzowie, czy tam i więcej ludzi ogląda, to tam jest ten, czekaj, muszę wspomnieć, Kung Fu Panda i Lion King. Tam no, Król Lew jest najbardziej popularnym na świecie z Disneya. A z DreamWorks to Kung Fu Panda. To też jest taki znany film. To tak znany film z DreamWorksu. I też ma taką muzykę, że ma powiedzmy ma
of Alrival. Alrival, chyba jakoś tak się chyba wmawia. Tutaj mamy jeszcze Hungry for Lunch. Always Legacy. A z kurwa tu mamy Remember. I just to be king. I tu tam jest jeszcze. Przyjdzie czas, czyli znaczy nie, to było z tej animacji, a z remake'u dodali jako dam wam znak. To jest coś innego, to co teraz tam. No i Circle of Life, czyli Kręgu Życia. Jest jeszcze ten repriza z tego, ale to jest, a już powiedziałem, to jest Remember. Spirit, czyli no, dusza, no, dusza powiedzmy. Myślę, dusza goni człowieka, nie człowieka, dusza goni lwa, czy tam czegoś innego. No. I że na temat filmów, to już muzyka powiedziana, a teraz filmy to. No teraz to oglądam, to Kogel Mogel, czyli Mishmash, kolejna czwarta część. I ta premiera miała z rok temu, w styczniu, 14 stycznia. A ja oglądałem w marcu, bo wtedy weszło na Netflix. A w styczniu była chyba premiera tej romantycznego filmu z aktorami, tam gdzie no, występowali. Wiktor Zborowski, czy tam Zdzisław Waldein i potem jeszcze, no tak, Katarzyna Łaniewska i tam reszta innych aktorów, no, są. No i to chyba, no, tam. No i ten Netflix to jest bardzo popularny na świecie media społecznościowych. To i to chyba tyle, więcej nie będę przedłużał i mówił wszystkiego naraz, bo też jeszcze inne rzeczy pomówię jutro, albo pojutrze, albo innym razem, jeszcze jak przyjadę na Wielkanoc, to na pewno się to się jeszcze ułoży. To tyle z tej drogowska wstępu i mam nadzieję, że jeszcze ten, a jak będę miał więcej jeszcze postów, to może no to może powiedzmy, może pojutrze jakoś mi się uda, to na pewno no, coś opowiem. Na razie dziękuję z tego i mam nadzieję, że jeszcze powrócę. Więc, no, więc trzymajcie się. Cześć.